Hej, witajcie wszyscy bardzo serdecznie z tej strony Felicjan i kolejny odcinek serii Atomu na moim kanale. Króla szczurów na razie nie ruszę, za twardy jest chłop, ale coś tutaj mamy za to. Taki szczupły mężczyzna z szerokim podbródkiem zatrzymuje cię, gdy próbujesz podejść bliżej dziwnej, kiciowatej koziej statuły, która wzbudziła twoje zainteresowanie w głębokiej jaskini. Uśmiecha się do ciebie i zaczyna mówić spokojnym, przyjaznym tonem. Powoli, koleżko, nie musisz tutaj wchodzić. Jesteśmy dość nietypową zgrają. Nie będziesz do niej pasować. Dlaczego nie? Cóż, nie jest coś nie tak z moją twarzą? Och, nie, nie, po prostu. Kim właściwie jesteś? Jakimś najemnikiem? Może poszukiwaczem przygód? My natomiast jesteśmy mistykami i filozofami, odkrywcami tajemnic dwóch światów. Wiem, jak to brzmi, ale to prawda. To, co moi ludzie uważają za normalne, może cię bardzo zszokować i urazić. Jeśli byłbyś opętany przez demona, chętnie byśmy cię przyjęli. W przeciwnym razie... słyszałem kiedyś o tej osobie, Wladimir. Razem byś się z nim nie zadawał. Nie bez powodu twierdzi, że jego ludzie są dość zwariowani i robią różne głupie rzeczy. Rób swoje. Nie dołączę, ale chciałbym zamienić z tobą kilka słów. Niech będzie, dla spokoju i dobrostanu moich wiernych odpowiem na twoje pytania. Czego chciałbyś się dowiedzieć? Kim w ogóle jesteś? Mam na imię Anton. Anton Lożden. Jestem założycielem kultu Mrocznej Kozy i obecnym bezbożnym przywódcą i antyguru. Te tytuły są jednak głównie na pokaz. Byłbym znacznie szczęśliwy, gdybym został nazwany filozofem przyrody. Rozumiem. Co tutaj robisz? Służąc w kulcie Mrocznej Kozy mam wiele obowiązków. Czytanie świętej księgi, zakup zapasów, prowadzenie kobiet należących do kultu na rytualną orgię i rzeczy związane ze składaniem ofiar. Jesteś zajętą osobą, co? Mam kolejne pytanie. O co chodzi z tym posągiem kozy? A co może z nim chodzić? Jest to posąg naszego Boga, wyrzeźbiony z kamienia. Siedząc na swojej przerażającej kolumnie, Mroczna Koza nadzoruje swoich wyznawców. Surowo wymierza karę za dobre uczynki i wynagradza ich za grzechy. Świetnie, mogę zapytać o coś innego? O jakieś plotki? Niektórzy szczupli mieszkańcy pustkowi wierzą, że moje stado jest czystym złem. Ci głupcy nigdy nie widzieli czystego zła. Ale ja widziałem. W Trudogradzie istnieje tajna organizacja, która ogromadzi się w wilgotnych i cuchnących miejscach podczas długiej i zimnych nocy. Tam wśród pająków i szczurów grają grę zwącą się Kremliny i Baba Jagi. Rzucając prymitywnymi kośćmi w miejscach, gdzie słońce nie dochodzi, wyobrażając sobie, że są bohaterami folkloru i baśni, w swoich chorych umysłach wymyślają przygody oraz bitwy z łąknący krwi potworami, stosując nieświęte zasady w ich ksiąg. Co prawda czczą w ten sposób diabła, ale to wciąż mnie obraża. Cholerne psychole. Brzmi interesująco. Zmieńmy temat. Dobra, czyli tu on nas nie wpuści chyba, tak? A nie, możemy sobie przejść. Jednak nie. Chciałem się tylko dowiedzieć, co tu się dzieje. A wy tutaj mi, kurde, od razu imprezkę robicie. Dobra, nie. Nie, to w takim razie i tak niczego ciekawego od niego się nie dowiedziałem, poza tym, że mamy jakiś kult kozy tutaj. Nie idziesz mi wtedy do króla. Król został tak naprawdę z jednym szczurem, tylko tak, że będzie już łatwiej, ale mimo wszystko ani szczurów, ani tych tutaj karaluchów, czy co to tam było, tych takich wielkich tam, nie jesteśmy w stanie pokonać na ten moment. Bo no dostajemy wciry, nie? Pająków, przepraszam, są pająki. I tych pająków jest tu kilka, także no, pojedyncze sztuki spoko, całą brygadę jeszcze nie. Także wychodzimy stąd, jak myśmy tu weszli w ogóle. Gdzie myśmy tu weszli? To było pytanie. To byłoby pytanie na teraz. Jak myśmy tu weszli? Tu jest ten król cały. Ja go zachodziłem z tej strony. Tu jest wyjście. Także idziemy od razu do wyjścia. Nie będziemy się tutaj cyrtolić na razie w walki jakiekolwiek, bo no niestety, no co mogę poradzić? No jestem tu pizdą na ten moment, tak?
status. Mamy tutaj trochę misji. Właśnie tak patrzę na statut. Patrzę, jakie misje mamy do zrobienia. Wiem, że mamy zabić te karaluchy. Tegoż króla szczurów prawdopodobnie też trzeba będzie zabić, bo wydaje mi się, że on też coś tutaj złego robi ogólnie. Że tak, w aptece już chyba byłem. Może nie byłem? A, witaj ponownie. Co masz na sprzedaż ogólnie? Bo przydałoby mi się antidotum. Ale 600 rubli. Kurde, ja mam tylko 347. To jest po prostu masakra jakaś. Masakra. Dobra. Idziemy stąd w takim razie, bo tutaj byłem, tak? Tu w ogóle, tu są jakieś mury dalej, jakby to zamknięte wszystko jest i tyle. Czy ja przeszedłem tu wszystkie budynki? To jest pytanie. Wiem na pewno, że byłem już w podziemiach. A co tutaj? Zaraz przed tobą stoi chudy, żylasty mężczyzna w latach. Z entuzjazmem zajmuje się naprawą zbroi, która jest dość zniszczona, sądząc po rozmytych plamach krwi. Widząc cię, twarz mistrza świeci szerokim uśmiechem. Cześć, włóczęgo, witaj w moim małym sklepie. Zbroja na każdy gust i portfel. Od najprostszych przykładów po przykłady autentycznej sztuki broni. Widzę, że jesteś doświadczonym człowiekiem, więc na pewno docenisz dobrą amunicję. W czym mogę pomóc? Znam się na zbroi, dlatego mam odpowiednie ceny. Chcesz zniżkę? Ajajajajajaj. Porządku. Opowiedz mi o sobie. Dużo to opowiadania. Służył w armii radzieckiej jako praporszczyk. Zajmował się logistyką, więc i rękami też umiem pracować. Potem, kiedy wszystko się zawaliło, zacząłem handlować. Dobrze, że było z czego zacząć. A teraz jestem tutaj. Własny sklep i sprawa, którą lubię. I dlatego się kłócę. Twoje powołanie. Jeszcze jedno pytanie. Czy krasnoziemny żyje... Czym krasnoziemny żyje, jak sytuacja? Kupiony w zamyśleniu trapia się po nosie. Co żyje? Co żyje? Jak zwykle. Korupcja, oszustwo, kłamstwo, walka o władzę, o przetrwanie. Ochrona cła trzęsie się sobie w kieszeni. Kult grzybów robi ciemne interesy. To normalne, wiesz. Życie w wielkim mieście przez cały czas. O to chodzi. A jakieś plotki słyszałeś? Jest jedna historia. Tak. Niektórzy uważają ją za legendę, niektórzy za bzdury, a ja wiem, że jest prawdziwa, ponieważ obserwowałem ją na własne oczy. Kupiec pochyla się do ciebie bliżej i przechodzi do półgłówka. Już pod koniec wojny, przed samym Armagedonem, przywieźli do nas na poligon do części, w którym służyłem, bardzo dziwną rzecz. Tajność była na najwyższym poziomie, wszędzie KGB i specnaz, ale ja i żołnierze zostaliśmy powołani do ochrony poligonu, więc widziałem coś na własne oczy. Słuchaj dalej w ciszy. Kupiec zbliża się do ciebie jeszcze bliżej. Jeden z przybyłych bojowników włożył jakiś skafander, jak do nurkowania, na dłuższą głębokość. Po czym niektóre rury i kabel podłączony, a on chodził w tym skafandrze, ręce i nogi na komendę podniósł, opuścił i podskoczył na wysokość 3 metrów. Jednak to był dopiero początek, ponieważ wtedy wojownik w tym skafandrze zaczął zginać metalowe rury, łamać je jak zapałki. Kolejne cegły w rękach kruszył jak ciasteczka. Myślę, że mógłby zrobić coś fajniejszego, ale wtedy nastąpiło zwarcie i skafander się zapalił. Został oczywiście ugaszony, a następnie szybko załadowany do ciężarówki i zabrany. Nigdy więcej nie widziałem skafandra ani żołnierza. Taka jest historia. Ciekawe, żeby zobaczyć ten skafander. Powiedz mi jeszcze... Okej, czyli jakiś skafanderek ogólnie, ciekawa rzecz. Może być. Tu chyba byłem. Tak, bo tutaj był ten taki sobie, ten jegomość. Młody mężczyzna zauważa cię jeszcze z daleka. Energicznie machając ręka, zbliża się bliżej. Bez pytania klepie cię po ramieniu i mówi pewnym głosem. Kogo widzę? Mój przyszły partner biznesowy. Porozmawiajmy o interesach. Czekaj, jaki interes? O czym ty mówisz? Mężczyzna klepie ci po czole. Przepraszam, tak logicznie rzecz biorąc, najpierw musisz wyjaśnić istotę mojej propozycji. Zacznę od przedstawienia. Nazywam się Oleg, ale przyjaciele nazywają mnie po prostu Oleg.
Jestem jedynym, który w tej chwili zajmuje się lukratywnym biznesem na butelki. A, jak? Jesteś zainteresowany? Sprawa z butelką? Zaintrygowałeś mnie. Mów, to proste. Powiedzmy, że masz butelkę. Jak możesz maksymalnie racjonalnie, korzystnie skorzystać z tego zasobu? Mogę z niej... Tak, albo ja nazywam Alit Left Space Watch, ale to nie jest jedyne zastosowanie butelki. W rzeczywistości butelka jest tak wielofunkcyjnym przymiotem, że jedno jej istnienie jest już cudem. A skoro tak, to dlaczego nie zarobić dobrych pieniędzy na tak przydatnym urządzeniu? Jak można zarobić na butelce poza sprzedaniem jej? Stary, jesteś zbyt powierzchowny, tak zawsze można sprzedać butelkę, zawsze znajdzie się na nią kupiec, ale każdy dobry przedsiębiorca wie, że wszelkie bogactwa muszą działać. Co to znaczy? Oczywiście znaczenie nie jest bezpośrednie, a butelki nie muszą iść do pracy, budować domów, ani leczyć ludzi. To trochę inna praca. Działanie pochodzące bezpośrednio od osób posiadających te same butelki, rozumiesz? Butelka chce się ruszać, działać, nie być w jednym miejscu, więc nie może pozwolić, by ich butelki stały w stagnacji. Butelki powinny działać, to wszystko. Nie ma sensu po prostu gromadzić butelek, nie próbując ich pomnożyć, ani używać na własnych rzeczach. Do czego zmierzam? Przemyśl to. Masz narzędzie wielofunkcyjne, o które prosisz. Wykorzystaj mnie. Przyniosę ci pieniądze. W sumie wszystkich możliwych zastosowań zwykła butelka równie się co najmniej 10 tysiącom rubli. I to według bardzo przybliżonych obliczeń. Idealnie, to miliony. Chodźmy stąd. Butelki z butelkami, ale to bzdury. Czekaj, nie odchodź jeszcze. Wiem, że zrzuciłem na ciebie całą masę informacji, ale uwierz mi, pewnego dnia może uratować ci życie. Życie. Chcesz mi sprzedać butelkę? Nie, chcę ci sprzedać szansę. To i tak nie jest w porządku. Chcę, żebyś został moim wspólnikiem. Przestańcie gromadzić pieniądze w dziurawych kieszeniach. Trzeba zainwestować pieniądze. Butelki to najlepsza inwestycja. Szkło, szlachetność, kruchość. Plastik, niezawodność, pewność, praktyczność. Jak myślisz, ile kosztuje marzenie? Dla mnie jest bezcenne. Dlatego daję ci 1000% zniżki. 100 rubli za butelkę i stajesz się inwestorem. Nie, nie kupujący. Przestań marnować pieniądze. Stajesz się inwestorem. Wielu mieszkańców Pustkowia ma jeden bardzo zły nawyk, wypracowany w czasach sowieckich, aby przechowywać wszystkie pieniądze w jakiejś skrytce na deszczowy dzień. Ale jeśli nad tym się zastanowić, jak też można pomóc w wzbogaceniu? Oczywiście, że nie. Ale właściwie i terminowe zainwestowanie w to, co naprawdę ma znaczenie. Oświadczam to absolutną pewnością. Może sam sprzedam ci butelkę? Ja mam. Ale jestem zwykłym graczem na giełdzie butelek. Moi klienci to wy, bogaci inwestorzy i ci, którzy chcą w końcu wyrwać się z błędnego kręgu ubóstwa. W końcu 100 rubli nie jest nawet ceną za życie pełne bogactw. Widzę, że ktoś zna się dobrze na transakcjach, ale czy to... Poproszę cię o tę butelkę. Oczywiście wiesz, co sugeruję. Jeśli jesteś chciwy, znając setką, ryzykujesz utratę milionów w biznes. Mam. Pokaż. Trzymam. Odrywam cię od serca, ale czuję, że ktoś, kto... A ty znajdziesz dla niej dobre zastosowanie, tylko zwiększy twoje nowe, odkryte bogactwo. Dobra, dobra. Aha, bo tutaj jest wejście, dobra. Wszystko jasne, czyli jesteśmy w tej pierwszej części. Dałem się odymać na 100 rubli. No cóż. Ahoj, przygoda, jak to się mówi. Sprawdźmy, czy tu wszystko żeśmy sprawdzili. I trzeba będzie udać się do Pierjegonu? Czy jak to się tam nazywa? I posprawdzać trochę. W kinie poszło do siana. O, to jest port jakiś w ogóle, są jakieś statki. Idziemy do portu, zobaczymy, co tu się dzieje. Jakiś rybak. Sądząc po wyglądzie, oto jest prawdziwy wilk morski. Mężczyzna w zamyśleniu pali swoją drewnianą fajkę i głaszcze solidnie siwą brodę. Widząc cię, opiera ręce na boki i kiwa głową. Polundra, masz ochotę na rejs? To zależy dokąd. Kapitan rzuca miłosne spojrzenie na zakotwiczoną małą łódź i odpowiada najpoważniejszym tonem.
Wraz z krasnoznamiennego do niebezpiecznego, ale kuszącego przygód wszelkiej maści martwego miasta. Więc obliczmy koszt oleju napędowego na dostanie się z zatoki, racje żywnościowe, hamaki, podatek od latryn. W sumie 7 tysięcy. Co? Dlaczego? Podzieli się plotkami? Lokalne plotki mnie nie obchodzą, ale morskie opowieści to inna sprawa. Naprawdę jest taka, że myślę, że one doprowadzą cię tylko do snu. Czyli na razie nic z tego. A tutaj jest jakiś ochroniarz? Sił brody wąsaty milicjant w średnim wieku wita cię poważnym spojrzeniem i lekką czujnością. Kaszląc pięścią. Pięść patrzy na ci prosto w oczy i pyta, czy mogę pomóc obywatelu? Jak stajesz przy przystani służący miejscowi, ludzie przeszkadzają? Milicjant przeżywa kolejny krótkotrwały atak kaszlu i uśmiecha się. Hehe. Z taką dzielnicą jak burdel, oto na tej łodzi, rzadko się nudząc, nie płacąc za usługi od gniewu prostytutek, ratuje, a potem pijanych na wakacje w krzakach od ich nabrzeża odciągam. Żyjemy wesoło. Co mam ci powiedzieć? Jestem zainteresowany lokalnymi plotkami. Możesz się podzielić? W pewnych czasach w tych okolicach istniała banda zwana Alfabetem. W nim bandyci do konspiracji sobie pseudonim z jednej litery przepisywali. Badałem ich atak na karawany izby handlowej. Wyszedł na ruiny opuszczonego kołchozu, gdzie znajdowała się ich baza. Zjeżdżałem się po okolicy, patrzę A, B, ojcowie chrzestni alfabetu, siedząc na ruinach pieca. Palą, piją, śmieją się, jakby zapomnieli, że dzień wcześniej zabili 10 osób z karawany. Szybko wezwałem pomoc przez radio i otworzyłem ogień, zanim te dupki zsiadły, a natychmiast upadł z kulą między oczy. No bez zniknął, jakby rozpłynął się w powietrzu i przez te wszystkie lata nie słyszałem ani słowa, a teraz słyszę od miejscowych, że wrócił B. Gang chce się od nowa połączyć. No jak to zdecydowanie nie wierzę. Co jeszcze mogę ci powiedzieć? Mój post jest w pobliżu miejscowego domu zabaw i burdelu, więc wypadki są w większości zabawne. No kilka lat temu, kilka kroków stąd, na brzegu, los mi to podrzucił, nie smuć się. Zwłoki dziewczyny, która jest młoda, w wieku 20 lat, była ubrana skromnie, czysto, wyraźnie widać, że nie prostytutka, ale po prostu szła obok burdelu z jakiegoś powodu, gdy ją złapał. Podeżnął jej gardło i rozciął twarz, od ucha do ucha, jakby chciał wyciąć uśmiech. Mimo, że próbowaliśmy rozwiązać tę sprawę, nikt z miejscowych nie mógł jej zidentyfikować. Nie było na niej żadnych dokumentów. Kiedy raport był sporządzony, musiałem wymyślić pseudonim zamiast imienia, ale jak inaczej. Czarna Dalia, tak ją nazwałem. Kolor sukni i piękna. To zapadlina, która wyrwała tak piękny kwiat. Czyli tu niczego się nie dowiem, tak? Na to wychodzi. O, śmietnik jakiś, przeszukajmy go. Złom, opony. Spoko, zawsze coś. Wiecie, to wszystko na crafting. Ten żołnierz śmiesznie wygląda w ogóle. Policjant leniwie rozgląda się po okolicy i czasami pluje na pęknięty asfalt uliczny. Widząc cię, ledwo zauważalnie przewraca oczami, jakby już wcześniej rozczarowany w twoich pytaniach. O co chodzi, obywatelu? Masz, że słyszałeś jakąś plotkę? O plotkach lepiej tego wariata, który śpiewa obok, popytaj. Wyrzuciłbym go, ale jestem trochę leniwy. I co z niego wziąć? A więc co nie, ale ożywia tutaj. Jak się masz? Życie jest jak życie. Nic szczególnie interesującego. Dla mnie to najlepsze. Brakowało nam nowej sprawy Czarnej Dali. Co się dzieje w mieście? Co to za incydenty? Ciągle odcinają prąd. Nasza stara elektrownia nie radzi sobie dobrze. Nie jest wystarczająco silna. Szkoda, że siedzisz przed telewizorem, oglądasz lokalne wiadomości, a na najciekawszy zgaśnie światło. Dzięki. Nic mi tu nie powiedział. Totalnie nic. A mogę sobie tu wejść do środeczka?
A gdzie jego kierownictwo siedzi? Mężczyzna patrzy na ciebie długim spojrzeniem i w końcu kiwa głową na budynek za plecami. Siedziba w Izbie Handlowej Krasnoznamionego. Najważniejsze jest, aby nie robił nic złego i zachowuj się ciszej. W przeciwnym razie dostaniesz po szyi. Bezczynny gadka to nie moje działo. Znajdź kogoś innego. Jasne, a jak tobie idzie służba krasnoznamionym? Chcesz zatrudnić się w milicję? Więc masz pecha. Kolejny zestaw niedawno minął, a następnie nie będzie skoro. A mogę tu wejść? Mogę. Essa. Że tu już chyba byłem? Zamek. Już przeciążenie jest. Jezus. Dramat. Otworzę ten zamek w końcu. Chyba, że... O, pięknie. Pięknie, chociaż jakieś 5 rubli. I punkty doświadczenia jakieś. Że podoba mi się to. Komputer w ogóle jest. Wszystko pozamykane, kuźwa jest. Dwa naboje. Szkoda, że broni nie dają. Otworzę w końcu. No, mówiłem. Granat jeszcze nawet. Elegancko, tylko że mi zaczyna naprawdę brakować miejsca. Widel. Kible, jakieś coś tam. O, coś tu może być. Gazety jakieś stare. No zawsze coś. Idziemy się zapytać tego jegomościa, czy nas puści na górę. Jak powie wypierdalaj, to wypierdalaj. Ro, włosy łysiejący mężczyzna. 40. Witam cię skinieniem głowy i uśmiechem. Tak przyjazna postać jest dość niezwykła, biorąc pod uwagę okoliczności. Po tym wszystkim, sądząc po wyprostowaniu zbroi, lokalizacji potężnej broni w ręku, przed tobą strażnik, a nie prosty. Cześć kolego, zgubiłeś się przypadkiem? Nie mam tu nic ciekawego, tylko ja wchodzę do bunkra rządowego. A ja w sprawie bunkra. Strażnik mruży oczy z chytrym uśmiechem. O rany, co się tak interesuje w naszym bunkrze? Puść mnie do środka. Muszę, wiesz, mam tam sprawę do załatwienia. Strażnik jest nadal dobroduszny, ale z chytrym kącikiem ust uśmiecha się. Widzę ten ogień w oczach. Polityka, prawda? Chcesz popchnąć jakąś inicjatywę do izby handlowej? Mam komuś dać na łapę w zamian za przetarg? Wiesz, nawet bym się rozproszył na chwilę, żeby mógł się wśliznąć niezauważony do środka. No tutaj ryzyko jest swoiste. Umówmy się na 7 000 rubli, odwracam wzrok, a ty pokazujesz swoje ambicje, komu potrzebujesz. Barter? Co to za grabież? Może zmieńmy temat. Pogadajmy. Plotki chodzą jakieś? To dobro, głównie przez moją żonę, chociaż ona sama boi się tych plotek. Często pokazuje mi je, ale powiedzieć, czy to prawda, czy nie. Skąd mam wiedzieć? Niedawno wydała taką historię, choć i powiedzmy po rękach kupców. Cacko, stalinowy rebus, stalinowski rebus, układanka jak z kostki Rubika. Mówią, że jeśli ją zdobędziesz, doświadczysz raju. Tylko inni mówią, że zbierzesz, a diabły wyjdą i na kiełbasę cię wpuszczą. No dobra, czyli w bunkrę na razie nie wejdę na pewno. 7 koła rubli za wszystko. To jakby oszaleli tutaj. To jest po prostu jakby rozbój w biały dzień, to co oni tutaj tworzą teraz. To co? Bo my tutaj jakby tak, status.
Pustoszy. Pustoszy. No, przybył do miasta. W miejscowym hotelu. Zirenko. Muszę z nim pogadać właśnie a propos. Co to jest za budynek w ogóle? Aha, nie, tutaj jest szpital. A tu co jest? Może być hotel. Z Irenką muszę sobie pogadać. Kto ty jesteś? Można mnie wyjebane. Okej, spoko. Dzięki. Dzięki, ziomek. Dobra, czyli nie. Na razie tutaj sobie darujemy, ale pójdziemy oddać książkę na pewno. Żeby coś wykonać, jakieś zadanie, w końcu jakieś, wiecie, punkt doświadczenia. Może trochę level się wbije. Jak się wbije level, no to coś pójdzie do przodu. Jak musimy iść do Pierigonu? Tak się chyba nazywa ta miejscowość? Także ruszamy tam w takim razie, bo no nic tu nie zrobię. No, choćbym chciał tu pokonać kogoś, tam kogoś pokonać, no nie ma opcji. Nie, po prostu. Nie ma takiej opcji, żebym tutaj kogoś klepnął, nie? No ty jesteś kto? Tatko długonogi. Pierygonie ludziom. Dobra, bo tak już, jak mam tak gadać ze wszystkimi, to bardzo ciężkie jest, męczące. Czytanie tego wszystkiego wam. Ja też wiem, że będę to dalej czytał, bo po prostu tak jest łatwiej mi. I wam z odbiorem pewnie też. A tutaj coś jeszcze. Ale nie, bo to są te stacje takie, które. Czerwony wojownik. Co to jest ten czerwony wojownik? Nawet nie wiem. Tam chyba nie byłem. Może jakaś misja się tam zaznaczyła. My na pewno musimy się na rozdroże udać, bo tam będzie to, co potrzebujemy, czyli po prostu. Nie, przepraszam, do Otradnoi musimy się udać. Nie na rozdroża, tylko do Otradnoi. I do Pierygonu potem. Kurde, co oni tak? Mam nadzieję, że ich powalę przynajmniej. Dobrze. Już oni tymi pałami mogą sporo namieszać. Ich jest tu czterech. Pięciu. O masakra. Sześciu. Ej, jak zawijam mandżur, tylko gdzie tu jest wyjście? Z tej strony nie, z tej strony nie. Z tej. No jednego już załatwił. O kurwa. Fidel, wytrzymasz jeszcze trochę? Ja zdążę uciec, tak mi się wydaje. Byle mi go nie zabili. Jeszcze jedną turę musisz całą przetrwać. Jedną turę.
A z tym może być problem. No właśnie, któryś na pewno by trafił. Cholercia. Dobrze, że są autozapisy chociaż. Się już tu nie chcieli negocjować, kurde, skubańcy. No ale jednego załatwił. Że pełen szacun za jakąkolwiek walkę, nie? Ale dalej jesteśmy tylko, że tak powiem, biednymi chłopcami do bicia. Zbroi nie mamy, karabinu jakiegoś porządnego nie mamy, że jest padaka, nie? No to jest taki kawał drogi tutaj do przebycia, że oni będą nas nękać. Już nas nękają, widzicie, i to jak? Już dwa razy. Znegocjowałem już dwa razy, także 24 punkty jakieś są, ale to dalej padaka. Jakby kurde, w Falloutie już na tym etapie gdzieś tam trochę jednak lepiej wypadałem niż tu. Tutaj to jest znacznie ciężej. No, jeszcze tutaj przed samą wioską mnie chcieli napaść. Co jest, kurde, nie tak z nimi? Dobra, u kogo ja to miałem do zrobienia? Dla barmana z Otradnego. Dobra, no to idziemy do Otradnego, do barmana. Tutaj. Witam pana. Oto twoja książka. Barman ogląda książkę, kartkuje ją pobieżnie, po czym chowa pod ladą. Dziękuję, to za fatygę. Nie jest tego dużo, ale myślę, że wystarczy. W końcu mam coś do poczytania, kiedy bar jest pusty. Poczekaj tu chwilę. Zniżka na chwilę. Znika za chwilę za barem, po czym pojawia się ze skrzynką piwa. Kiedy ją odstawia, wyciąga z kieszeni spodni garść rubli i wręcza ci ją. Dostajesz skrzynkę piwa i 50 rubli. Wielkie dzięki. Jeszcze dostałem elegancko. Tylko, że przeciążenie jest, oczywiście. Jak zwykle zresztą. Co on mi tu dał? Tą skrzynkę piwa, gdzie ja mam. Co on mi tu dał? Dwojenna wódka, a piwo. 17 piw mi dał. No to nie jest cała skrzynka. Wyżłopana jest, gościu. Jak on na mnie, kurde, żyduje. Tak nie można. No to mamy jedną misję mniej w takim razie. 50 muchomoru. A, Czerwony Wojownik, tam była też jakaś misja. Ale mówię, idziemy do... W takim razie do... Arachnidusów. Kosti Harma. Tłumowisko, wiadomo. Griszka prosi mnie o rozmowę z pewnym kupcem, mówi mi Ostap. No to idziemy do Pieregonu, no co? Może nas puszczą tam jakoś. Ja bym chciał autko. Brum, brum. To, które tutaj stoi. Brum, brum. Bo musiałbym jakoś tą laskę najpierw, kurde, do siebie wcielić, a nie mam odpowiednich chyba statystyk. No, 7. No. Te modyfikatory, kurde, coś mi. Przywódca.
Dyplomata. Chodzi, on nie biegnie. Kurde, ale ile punktów zdobywam teraz? Chociaż tu 11, tylko na przykład za tą z książkami dostałem. Liczyłem na to, że to będzie jakaś misja, która przyniesie mi trochę punktów, a tu jednak takie. Głód. Zaraz głodem się zajmiemy. Jeszcze w drodze przed tobą wybiega chudy mężczyzna z grubymi bakami. Wstawia ręce do przodu i krótko kaszląc wymawia. Chwileczkę, jestem upoważniony do uprzedzenia, że wstęp do obozu handlowego jest płatny. W jakim sensie płatny? Tutaj można chodzić, gdzie dusza zapragnie, ale wejście do namiotu i na stację kosztuje. Nie chcemy wpuszczać nas wszystkich. A ty kim jesteś? Pełnomocnikiem? Mężczyzna na chwilę zwleka, ale natychmiast odzyskuje przytomność i najbardziej poważnym wyglądem przesuwa brwi. Pełnomocnik, nie muszę wam mówić mojego imienia. I nie musisz mówić. Chodźmy kupić przepustkę, Wladimir. Zgadza się, jeśli chcesz się dostać na statek, to jest jedyny sposób. A jeśli próbuję przejść bez opłacenia, nie robię mu tego. Ochrona jest poważna. Ludzie Siplowskiego Mikołaja. Tutaj jego ludzie nie lubią żartów i nie wiedzą, jak zastrzelą na miejscu. Zgodnie z prawem wojennym, które, jak ci przypominam, nigdy się nie skończyło, wszystko okej, nie ma potrzeby się wściekać. Też nie jesteśmy głupcami. Mam taką nadzieję. Gdzie mogę kupić przepustkę? Lokalny urzędnik wskazuje na mały domek po lewej stronie. Z otwartymi drzwiami budynku wali dym tytoniowy i chrypie jakaś płyta gramofonowa. Tutaj w samym biurze. Zwróć się do Filipa Piotrowicza, dyżurnego na punkcie kontrolnym. Siedzi przy stole. Jakie są przybliżone ceny? Pytaj Filipa Piotrowicza, to jego praca. Zgoda. Idź, no nie zapomnij, bez przepustki do namiotowego miasteczka i na statek nie możecie przejść. Miłej wizyty w Pierygonie. Po lewej stronie, no ale to też niby tutaj? Tylko, że to jest prawa strona, więc. Ale jest, płyta gramofonowa. Gazety jakieś są. Dzień dobry panu. Starszy urzędnik koncentruje się na wypełnianiu nudnego dokumentu. Do zapisu używa staroświeckiego pióra, które nieustannie zanurza w domowym kałamarzu. Urzędnik kończy kolejny akapit i dopiero wtedy podnosi na ciebie swoje ślepe spojrzenie. Tak, mogę w czymś pomóc? To nie wy jesteście odpowiedzialni za przepustki? Mężczyzna kaszle, wkłada pióro do małego i plastikowego kubka. I zamyka kałamarz pokrywką z 3-litrowego słoika. Tak słusznie postąpiłeś, Filip Piotrowicz, główny po przepustkach. Znasz nasze ceny? Nie, oświeć mnie. Jedna przepustka kosztuje 30 rubli, 5 przepustek 150, a 10 przepustek, jak zapewne się domyślacie, kosztuje 300 rubli. Sprzedajemy je tylko w takich partiach. Dodaj mi 5. I Piotrowicz potrząsa głową, bierze twoje pieniądze, następnie przez długi czas przechodzi do wypełnienia niektórych dokumentów, raportów i deklaracji. Po zakończeniu tej trudnej pracy wyciąga z niepozornego pudełka 5 biletów. Twoje 5 przepustek. Może zmienimy temat? Różne rzeczy. Jestem bardzo zajęty. Okej. Na Pieriegon mamy 5 przepustków. Dobra, tylko co i jak teraz? Są namioty tutaj jakieś, kurde, co tu jest w ogóle? Tu jakby. Nad grillem pochylił się wysoki, szeroki mężczyzna w wełnianej koszuli. Gwiszczy coś z klasyki. To chyba taniec rycerza Prokofiewa. Po usłyszeniu twoich kroków człowiek rozwija się i obdarza cię szerokim uśmiechem. Nie możesz pozbyć się dziwnego uczucia, że coś w jego wyglądzie jest nie tak? Chcesz coś zjeść? Chodź, zamów. Robimy najlepszy, potężny, soczysty szaszłyk na całych pustoszach. Kim ty jesteś? Chyba to nie tajemnica. Mężczyzna wygładza głosy i wesoło klepie cię po ramieniu. Mangaliścik Achverdiew. Do usług. Robię marynaty, pieczę placki, ale co najważniejsze, smażę doskonały szaszłyk. Spróbuj, nie pożałujesz. Czy mógłbyś dać mi jakąś zniżkę? Przepraszam, stary, ale ja jestem podstępny. Nie mogę zmienić ceny na własne życzenie.
Odpowiesz mi na kilka pytań? Możesz podzielić mi się plotkami. Kucharz rysuje palcem na zasolonym boku grilla dziwny symbol róg zakneblowany korkiem. Widziałeś kiedyś taki znak? Czasami jest malowany w miastach, a czasami w ruinach. Mówią też, że spotykają się z nimi tatuaże. Nie wiem zbyt wiele, nie mogę wyjaśnić więcej, ale jeśli pasuje osoba znaczona takim znakiem, nie pozwól mu powiedzieć. Po prostu zrób nogi. A jeszcze lepiej, jeśli bez świadków zastrzel go w tym samym momencie. To już nie jest człowiek, a nie wie co. Cóż, jeśli wierzyć plotkom. Będę ostrożny. Skąd masz sekretne kuliny? Masz w naszych czasach. Gotowanie. Mówisz, jakbym robił marcepany w truflach. Mięso na ogniu smażyć każdy prawdziwy człowiek i bez przygotowania może. To szaszłyk, szaszłyk. Widzę, że traktujesz swoją pracę z wielką pasją. Jeszcze jedno pytanie. Jaki masz związek z tymi dwoma facetami przy stole? Masz na myśli Iwana i Antona? Oni są moimi żywicielami. Porównując mnie z tym, co znaczą oni dla naszej sprawy, okazuje się, że jestem tu tylko dla widoku. Każdy może pokręcić pikulec. I tak subtelnie przemyśleć wszystko. Znaleźć klientów. Tylko oni są tacy dumni. A pogadam sobie z nimi. Chudy z krótką rudą brodą w czystym krochmalonym fartuchu mężczyzna macha do ciebie uprzejmie. Na jego twarzy zamazał się dobroduszny uśmiech. Wygląda na to, że naprawdę się cieszy. Aloha, wędrowiec, nigdy cię tu nie widziałem. Jesteś głodny? Więc podejdź. Mamy szaszłyk. Maszlyk nad węglem marnieje. Jeden czeka na ciebie. Dlaczego jest oko diament? Na pierwszy rok w biznesie z kolegą, więc nauczyli się rozumieć odmiany ludzi. Jestem tu, by porozmawiać. O jedzeniu porozmawiamy później. Zjeżdżasz jakieś plotki? Przykro mi, ale wszystko, co jest napisane w mojej kebabie, pozostaje w moim kebabie. Jest jednak zabawna plotka, którą słyszałem dawno w drodze po mięso, tydzień temu. Mówią, że istnieje tajne stowarzyszenie, które chroni posąg Lenina przed demontażem i przetopieniem. Zakładają epolety z czapkami i mówią bardzo dziwnym językiem. Chciałbym spotkać takiego dziwaka, co? Chciałbym, no tak, może jeszcze jedno pytanie? Jak długo to trwa? Tak nawet ostatnie ogniste ogniwa ich rodzinnego Mołochowska nad Amurem nie ostygły, ponieważ już zacząłem nadmuchiwać żar na pierwszy w grill. Przed długi czas oczekiwaliśmy, no, świliśmy wzdłuż dróg ojczyzny. No tutaj w Pieriegonie znaleźliśmy miejsce godnego tu starego pobytu. Stałego pobytu, przepraszam. Wnętrza pomieszczeń grilla. Drapiesz się po głowie i rozglądasz się. Otwórz drzwi. Czekaj, kolego, to miejsce jest tylko dla personelu. Goście nie mogą tam wejść. Okej. Okej. O, goście samochody chyba sprzedaje. Widzisz przed sobą dojrzałego mężczyznę ubranego w czarny, obskurny garnitur. Krzyczy swoje proste hasło, uważnie badając przechodzących ludzi. Zauważywszy, że ściągną twoją uwagę, odsząkuje i rozpoczyna rozmowę. Dzień dobry obywatelu, witam w salonie samochodowym Kurdiumow i partnerzy. Jestem młodą, ale aktywnie rozwijającą się firmą, sprzedającą tak rzadkie w dzisiejszych czasach od tego jeszcze bardziej konieczne takie rzeczy jak samochód. Jestem w tym dobry. Zgodnie z Państwa wymaganiami jesteśmy gotowi w krótkim czasie dostarczyć dowolny z dostępnych naszych magazynów pojazdów. Co więcej, za niewielką dodatkową opłatą będziemy nawet wybrać żądany kolor do wyboru. Czy jesteś zainteresowany? Bardzo interesujące. Co masz do zaoferowania? Nasza firma ma dostęp do najlepszego próbek radzieckiego przemysłu motoryzacyjnego. Czy chcesz być królem offroad, czy wolisz spokojną jazdę po drogach, gdzie oczywiście pozostali? Bierzemy lepszą opcję dla ciebie. Mówisz poważnie, że masz gdzieś magazyn pełen samochodów? Nie mogę w to uwierzyć. Kupiec pochyla się do ciebie mówi głośnym szeptem. Tak naprawdę to straszna tajemnica handlowa. A jeśli ci ją powiem, będziemy musieli cię zabić, co będzie bardzo nieprzyjemne, bo stracimy tak dobrego klienta. Widząc twoją twarz, kupiec rozmazuje się w zadowolonym uśmiechu. Przepraszam, stary, ale nie nudny żart. Powinieneś zobaczyć swoją minę. W rzeczywistości wszystko jest tak proste, jak tylko możliwe. Pewnego dnia wraz z przyjaciółmi znaleźliśmy duży magazyn samochodów przeznaczonych na eksport. Jednak wojna postawiła na eksporcie krzyż i magazyn został zapieczętowany do lepszych czasów, więc przyszli po końcu świata. Ironia, prawda? Tak, bardzo. Więc możesz mi podać całą listę.
Lista jest duża. Najlepsze radzieckie samochody terenowe. UAZ i Niwa po 25 tysięcy każdy. Komfortowy sedan Żiguli za 17, a także ekonomiczny Zaporożec za 12. Moskowiczów nie ma i nie będzie. Byli bardzo poszukiwani, się skończyli. Wciąż czasami spotykam te legendarne maszyny na pustoszach. Niezdatny do użytku stanie. Może jakieś plotki? Niedawno znajomy kapitan opowiadał o tym, że za każdym razem jak Czigir, gwiazda w zenicie, pojawiają się u ujścia rzeki piękne, półnagie dziewice, takie jak syreny ze starych bajek i legend. Siedzą na kamieniach i płaczą o duszach utopionych marynarzy. No dobrze, nowy poziom mam. Elegancko w takim razie. Broń białą sobie dam do 40. Pistolety też jak najbardziej do 60. A, bo tutaj mogłem sobie chodzić, okej, czyli ja tutaj sobie kupiłem przepustkę tak na razie, tak naprawdę. Strażnik zatrzymuje się z otwartą dłonią do przodu. Wzdycha i znudzenie patrząc gdzieś na bok. Zaczyna mówić wyraźnie, więc ej niż raz i nie dwa powtarzany przez niego tekst. Zapamiętany do dziur. Uwaga, aby wejść do namiotu należy podać przepustkę. Przepustkę można kupić w biurze przy wejściu do pierygonu. Jakie pytania są? A jeśli wyjdę z namiotu, masz rację. Jeśli zrobisz choć jeden krok za te worki z piaskiem, zdobądź nowy bilet. Oficjalnie uznamy, że opuściłeś miasto. Trzymaj bilet i wpuść mnie. Przechodź, no pamiętaj, jak tylko przekroczysz granicę tych worków z piaskiem, a następnie szukaj nowej przepustki. Nie musisz mi mówić. Widziałeś mnie, zrobiłem krok. Mam tu jedną pracę: brać i sprawdzać bilety. Robię to w 100%. Jakaś kłótnia. To już sobie sami to przeczytacie, nie muszę tego jakby chyba czytać, nie? Muszę pogadać z tym jegomościem. Mężczyzna przed tobą wyraźnie poszedł w jakieś swoje nieszczęśliwe myśli. Nie na przemian wzdycha, jęczy, szarpie zakurzonym butem. Widząc cię, uśmiecha się i smutno i kiwa głową. Przyszedłeś zobaczyć, jak Pierygon idzie w ślepy zaułek? Nie, wszedłem tu w interesach. Kupiec albo najemnik, przykro mi, ale nie mam dla ciebie pracy. Jestem zwykłym kucharzem. Kurde. Czym tkwi problem w Pierygonie? Mężczyzna zmęczenie macha ręką. Tak wszystko jest jak zawsze. Brak porozumienia w kierownictwie wyższego szczebla. Strażnicy domagają się zwiększenia cła. Kupcy tego nie chcą. I to nie wszystko. Ze względu na brak jednolitego poglądu na politykę Pierygonu, nie ma jedności w obu frakcjach. Niektórzy mówią, że nie ma wystarczającej liczby strażników i skąpego uzbrojenia, aby eskortować karawany. Inni ze zbyt mało pieniędzy od kupców, a asortyment pozostawia wiele do życzenia.
A ponieważ obaj przywódcy frakcji są zbyt ambitni i każdy z nich jest przekonany o swojej racji, nikt nie ustąpi, a zatem konsensus nie może zostać osiągnięty. Kim są liderzy frakcji? Jona Abramow, główny spekulant, siedzi w ładowni naszej starej barki. Formalnie jest odpowiedzialny za całą biurokrację, urzędnicy w biurze, a to jego ludzie. A drugi to Kola Sipli, Nikołaj Siplowski, nasz generał, generalizimus nawet. Jest szefem straży i siedzi w dawnym budynku Sojuz Rzecz Flota. Przykład tego, jak były pirat zrzeczny może przekształcić się w prawdziwego wojskowego. Cóż, albo spróbuje się przemienić. Ten ostatni jest człowiekiem godnym, ale nie ma prawdziwej władzy. Były dyrektor lokalnego portu, Fiodor Maksymowicz, który jest szanowany przez wszystkie przeciwne strony. Mieszka na pokładzie. W małym przedłużeniu. Jak to jest możliwe, że w ogóle nie ma środkowej drogi? Dobre pytanie. Gdyby ktoś miał wspólnego przywódcę, ktoś, kto zajmowałby się wszystkimi sprawami administracyjnymi, służył jako arbiter dla obu stron. Nie wiem, Fiodor Maksymowicz, przedwojenny szef tego miejsca, jest dobrym kandydatem. No nawet nie wiem, co sprawiło, że obecni przywódcy podzielili się z nim władzą. Kim jesteś? Przypominam, ja zwykły kucharz. To chcesz kupić. Pokaż. Żarło masz, tak? To się bujaj. Żarła to ja nie chcę. Ty jesteś kto? Na rękojeści swoich dwóch rewolwerów Nagant przy pasie. Jednakże po dokładnym przejrzeniu cię od stóp do głów przyżyje ramiona i zaprasza cię do bliższych skinięcia głowy. Co chcesz? Wydajesz się zbyt ostrożny, spodziewasz się gotowy czy co? Mężczyzna marszczy drzwi, podczas gdy jego lewa ręka, jak mogłaby się zdawać, zupełnie sama z siebie sunie ku ozdobnej rękojeści jego rewolweru. Ujmę to tak. Ludzie najczęściej starają się uciec przed swoim przeznaczeniem. Ja za nim biegnę. Mam wrażenie, że w tym, co mówisz, brak jakiegokolwiek ważnego szczegółu lub szczególnie szczegółów, bracie. Dlaczego nie ufasz drugiemu wędrowcowi? Mężczyzna częściowo wyjmuje, a następnie chowa jeszcze głębiej w kaburze swój prawy rewolwer. Ścigam pozbawionego skrupułu złoczyńcę, zwanego w moich stronach jako śmiejący się. Niestety już dawno go tu nie ma. Ten cholerny szczur pozbawił własności i życia wielu moich obywateli. Jego gang doszczętnie niszczyliśmy w bitwie o stary wiatrak. Jemu jednak, tej podstępnej, nieszczęsnej gnidzie, udało się uciec. Zgłosiłem się, będę go ścigał, aby upewnić się, że już nigdy nikogo nie skrzywdzi. Dorwałem go niedaleko stąd. To była walka godna powieści. Gdyby ktoś jeszcze pisał powieści, znów mi uciekł, znalazł jakiegoś głupca, który przywiózł go na wschód, daleko stąd. Gdy tylko wyliżę moje rany, a me ręce znów będą pewne, nowy pościg, śmiejący się tym razem, już mi nigdzie nie ucieknie, nie będzie mi... Mam nadzieję, że go znajdziesz. Cokolwiek się stanie, tylko jeden z nas odejdzie żywy. Może tym razem obydwaj zdrzemniemy się pod ziemią. Już się pogodziłem z tą ewentualnością. Ech, czy chciałbyś czegoś jeszcze? Słyszałeś jakieś plotki? Kiedyś doczekałem się do Pierigonu, byłem poważnie ranny. Na szczęście wędrowny lekarz pomógł mi, dopóki już sam nie mogłem o siebie zadbać. Jeśli znalazłby mnie miejscowe władze, to pewnie po prostu by mnie tam zostawili, żebym umarł. Ty jesteś kto? Mężczyzna z dobrze zwietrzałą skórą ociera dłoń o swoje spodnie na płótnie, wyciąga je do ciebie. Ty się zbliżasz. Dobry? Miło poznać. Mężczyzna w dobrej chwili potrząsa twoją ręką, po czym uśmiechem puszcza ją, wydaje. Jestem Żmurek, asystent karawanszczyka. Nigdy wcześniej cię nie widziałem. Jeśli chcesz, pogadajmy. Wymienimy się doświadczeniami. Pogadajmy. Świetnie. Chcesz jakieś plotki? Plotki? Wolę legendy. Miejscowy folklor. To twoja ziemia jest bogata. Istnieje legenda o robaku, który przejmuje świadomość. O rytuałach spirali kamiennej. O podziemnej sieci handlarzy niewolnikami, która z jakiejś knajpy skądś działa. O nalewce, która daje zwierzęciu mówić. Szkoda, że nie wiem o niczym więcej. Nie powiedziałem, niż powiedziałem. Naprawdę żałosne. Ciekawe tematy. Jeszcze jedno.
Jak daleko zaszło twoje życie? Tak dostarczająco dużo miejsc udało się zobaczyć. Mazowsze, Wolnica, Nowogrodzka. A ile ufortyfikowanych miast widziałem? Solengrad, Murmańsk, Trudograd, Kirów. Twierdza, nie miasta. To jest geografia, dobrze wiedzieć. No, nic ciekawego. Blond mężczyzna w średnim wieku z lekko lakłymi niebieskimi oczami wita się szczęśliwym uśmiechem, machaniem ręki. Och, jak ci idzie, mnie przechodniu? Zdecydowałeś się coś kupić do szczęśliwego Gunara? Może coś innego? Słyszałeś jakieś plotki? Słyszałem, że w głębi tego statku trzymają psy, żeby się nawzajem gryzły dla tłumu. Co za obrzydliwość! Teraz zdrowy, silny pies jest skarbem. Zarówno dla podróżnika, jak i dla kupca. Oni nękają rasę dla śmiechu. Nic ciekawego. No nic ciekawego mi tu nic nie mówi. Stoi przed tobą uśmiechający się młody mężczyzna silnego wzrostu, z rękami skrzyżowanymi na klatce piersiowej. On dobrodusznie kiwa głową, oczyszcza gardło i grzecznie interpretuje. Nus, co tu się dzieje? Mam ciągły kryzys polityczny. No miejsce na swój sposób jest ciekawe. Nie ma argumentów. Chciałbym zadać kilka pytań. Odpowiem, jeśli będę mógł. Co cię interesuje? Jak masz na imię? Nazywam się Stepan. A jeśli pięknie, to Stepan Borisowicz. A ty, bracie? Elementarnie, Watson. Mam na imię Wladimir. Miło mi, to piękne imię. Greckie, a może celtyckie? Twoje też jest dobre. Jeszcze jedno pytanie. Słyszałeś jakieś plotki? Wcześniej narkomani, tylko na haju, spożywali wszelkiego rodzaju eliksiry. A teraz moda na bycie psychonautą, astralną wędrówką. Córka przyjaciela na przykład, jak dowiedziała się, że muzyk Wiktor Gedow dzikie psy rozerwali na kawałki podczas koncertu, połknął lek z muchomorów, aby go zobaczyć w piekle. Tydzień budzili, nie mogli ją obudzić. Ledwo odzyskała przytomność. Jest ich wielu dziwaków. Okej, okay, też nic ciekawego mi tutaj nie mówisz, generalnie. Tutaj jest handel, typowo handel. A ja szukam. Nawet nie wiem, kogo szukam. Uważnie, wygląda na to, że mężczyzna w okularach przechodzi się po kładzie zainteresowanie studiując stos niektórych pożółkłych papierów i woskowych desek. Widząc cię, podnosi głowę, poprawia okulary i ślepo mruży oczy. Tak? Chcesz czegoś? Chciałem tylko porozmawiać o tym wszystkim. Mężczyzna marszczy brwi, opuszcza paczkę papierosów w dół. W takim razie to zły adres. Jestem teraz bardzo zajęty. Coś w tym stylu. Szukam pracy. Potrzebujesz pomocy? Mężczyzna zdejmuje okulary, oddycha na nich i ociera soczewką koszulą. Podnosząc okulary z powrotem, patrzy uważnie w twarz i wreszcie kiwa głową. Mam małą pracę. Może pomógłby mi rozwiązać szczególnie skomplikowany problem w dokumentacji. Znasz się na logistyce? Sprawdźmy. Dobra, sam się tym zajmę. Mojego dnia. Wiesz, że mogę domać ci każdy, że nie ma innej pracy dla takiego człowieka? Ty chciałbyś to zobaczyć? Ty? Widzisz to? Ale lipa, nie można jakby zagadać. Ale lipa. Schludnie ubrana kobieta w okularach przygląda się nowemu rodzajowi krzyżówki wydrukowanej na słabej jakości papierze. Ujrzawszy ciebie, odkłada krzyżówkę i zwraca się do ciebie. Dom gościnny w Pierygonie. Niskie ceny, wysoka jakość. Chcę wynająć pokój? Bardzo interesują mnie pytania. Dobrze, mogę odpowiedzieć na kilka twoich pytań. Krąży tu jakieś ciekawe plotki? Ostatnio słyszałem wiele okropnych pogłosek odnośnie tej knajpy z BBQ, która należy do Kierdiewa i Uczta Kina. Nie chcę nawet rozwiązywać tych plotek, dlatego, że są. Jakby to powiedzieć, zbyt drastyczne. Okej. Okay. Okej. Okay. O, weszliśmy do środka. I właśnie, bo on gdzieś pod pokładem ma być ten nieogolony mężczyzna papierosem. Witać cię z radością godnego najlepszego zastosowania. Składa ręce, jakby chciał cię przytulić. Ale zatrzymuje się na czas. Moje serce, dobrze cię widzieć. Czy my się znamy?
Pierwszy raz cię widzę, no zawsze miło poznać nowych ludzi. Czy chcesz kupić? Mogę ci załatwić wszystko. A czego potrzebujesz? Potrzebujesz złomu? Mam go. Chcesz zakryć czymś głowę? Żaden problem. A może potrzeba cię wyleczyć? Mam to. Mogę jakąś zniżkę? Przepraszam, kochanie, nie mogę ci dać zniżki. I tak już ceny poniżej. Skąd bierzesz swoje towary? Głównie kupuję od stalkerów i zbieraczy. No nie martw się, nie ma promieniowania. Specjalnie wybieram wyłącznie czyste towary. Może słyszałeś jakieś plotki? Plotka głosi, że w górach na południowym zachodzie przechowywane są jeszcze głowice nuklearne, które nie zdążyły wystrzelić podczas wojny. Wyobraź sobie, że jakiś wariat ich znajdzie. To wszystko. Jest tu ktoś w ogóle? A ktoś tu chodzi? A tu jakieś psy w ogóle walczą. Co tu się dzieje w ogóle? Tak jak oni tam wspomina, no ten gościu wspominał o tych psach walczących. Kim jest ten jegomość? I kim są ci jegomoście? Dokładnie ogolony mężczyzna około 30. Patrzy w dół przez oparte na czubku nosa okulary. Na niedawno wydrukowaną mapę topograficzną. Spoglądając na ciebie składa się jak... Cześć wędrowcze, czy możesz wiesz coś więcej o wiosce zwanej Otradnoje? Jasne, dobrze ją znam. Dlaczego pytasz? Twarz mężczyzny rozświetla się niczym 1000-watowa żarówka. Świetnie, świetnie. Czy mógłbyś oznaczyć ją na mapie, proszę? Dlaczego? Planujesz jakiś najazd? Po co ci te informacje? Jaki najazd do cholery? Czy ja ci wyglądam na gangstera? Jestem kartografem. Opracowuję mapę tej okolicy. W porządku. Daj mi tę mapę i ci pomogę. Oznaczasz Otradnoje na mapie. Znów dziwiąc się z tego, jak czysta i nowa ona wydaje się być. Ach, bellissimo. Tylko nie zrozum mnie źle. Tworzę tę mapę na zlecenie konglomeratu kupców. Prosili, abym zaznaczył najważniejsze osady. Na początku chciałbym po prostu kupić mapę od jednego z miejscowych, ale oni mają tendencję zaznaczania wielu mniej znaczących miejsc, kryjówek, gospodarstw, miejsc starożytnych wypadków samochodowych, opuszczonych budynków i innych takich dziwnych rzeczy, więc zdecydowałem się nakreślić moją własną mapę, zawierającą tylko istotne informacje. Masz ciekawe zadanie. Gdybym potrafił szkicować mapy, zaproponowałbym ci pomóc, ale niestety tego nie potrafię. Pomóż mi o czym innym. Zmieńmy to. Jasne. Słyszałeś jakieś plotki? Obserwuję miejsce z map i lokalne plotki. Co o tym sądzisz? Czasem ludzie z pustkowi znajdą różne anomalie. Nie mówię tu o czarach czy czymś takim. Mam na myśli naprawdę chore gówno. Kopieję podobno wyemitowaną w 93 po wojnie. Starą gazetę, w której mówią Gorbaczowie jako prezydencie ZSRR, a nie sekretarzu generalny. Zabawkę wyprodukowaną w jakimś kraju zwanym Federacją Rosyjską, a nawet pagon generalissimusa. Pomimo tego, że nikt po Stalinie nie obejmował tego stopnia. Zwykli kupcy nie zwracają tak na takie rzeczy uwagi, ale słyszałem, że gdzieś tutaj jest mężczyzna lub cały ich gang z nieograniczonymi zasobami, którzy chcą kupić takie rzeczy w każdej cenie. Nikt nie wie, gdzie szukać tego mężczyzny, jednak imię Tai Han Przem często pojawia się w rozmowach stalkerów upijających się po nagłym wzbogaceniu się. Dzięki. Więc stanowczo odradzam ci poszukiwanie tego mężczyzny. Słyszałem, że ludzie, którzy jemu zawdzięczają swoje fortuny, nie żyją potem zbyt długo. I to nie tylko z powodów napadów innych poszukiwaczy skarbów. Wydaje się, że tym konkretnym szychom skończyło się szczęście. Słyszałem, że jednemu spadł na głowę cegła, gdy szedł przez pustkowia, bez żadnych budynków na zasięgu wzroku. Drugiemu, gdy spał, wpełzł do ust szczur. Trzeci został zadziobany na śmierć przez gołębie. Chyba połapiesz. Aha, tak, pozwól. Dobra, dzięki. Jakoś tam coś ci tam zaznaczyłem też przy okazji. Nic tu nie ma. Dobra, 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 już, 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 już. Nic nie kradnę, nic nie widziałeś, nic nie słyszałeś, także nie, 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 nie. Tu coś, tu jest jakiś jegomość. Mężczyzna siedzący przy stole w jakiś niezgłębiony sposób udaje się krzyczeć. Zręcznie przeliczać pieniądze grubymi, ukorzonymi pięściami palcami. Co sekundę wyciera spod strzała, palić ogromne cygaro. W tym samym czasie nawet jakoś udaje mu się z tobą rozmawiać. Hej, wielkoludzie, masz psa? Nie. Więc marnujesz mój czas? Ludzie
Chcą zobaczyć walkę, krew, ludzie potrzebują przedstawienia. Gdzie znajdę psa? Skąd mam wiedzieć? To twój problem, tylko ludzie. Walki psów są dzikie. Ha! Pozwij mnie do sądu, jeśli ci się nie podoba. Cieszyłbym się po ostatnim edykcie o prawach człowieka na pustoszach. Nie organizujemy już walki na śmierć i życie między ludźmi. Mężczyzna znów spuszcza oczy na paczkę banknotów i patrzy z macharenku w przeciwną stronę. Wynoś się stąd. Skurwięcyn. Tylko tyle mogę, tak go mogę nazwać. Tu jest jeszcze jakiś jegomość. Tu są jakieś panie w ogóle. Kurde, widzisz młodego mężczyznę wpatrzonego w górę, w głębokiej kontemplacji. Co chwilę pochyla się ku swojemu szkicowi i dodaje kilka kresek do niezwykłego rysunku. Zauważając cię, uśmiecha się przyjaźnie i kiwa głową. Och, jaka szkoda, że już skończyłem malować odpoczynek stalkera. Byłbyś idealnym modelem, doskonale się wpisujesz. Jak mogę ci pomóc? Z tego co widzę, to jesteś artystą. Mężczyzna wkłada mocno ugryziony ołówek za ucho i niewinnie wzrusza ramionami. Ja myślałem, że wyginęliśmy po wielkim rozpierdolu. Ale nie! Na świecie wciąż są artyści. Niektórzy z nich są nawet w stanie na siebie zarobić. Na przykład ja. Czekam na zlecenie z dużego wydawnictwa. Może potrzebują ilustracji. Jeśli potrzebują, myślę, że będę w stanie pomóc. Ale zmienię na razie temat. Więc potrzebujesz jakiejś pomocy? Nie, nie teraz. Wciąż czekam na jakieś dobre zlecenie. Rozumiem. Chcesz jakieś plotki? Podczas gdy ludzie tacy jak ja starają się przywrócić życie gasnącej iskrze sztuk piękny, banda cyrkowych mutantów niedaleko stąd urządza okropne, wulgarne przedstawienia. Wyobraź sobie ładną kobietę, mówiącą z jej stref intymnych lub łódź burdel, gdzie możesz uprawiać, mierząc dekadenckim biseksualistą, którzy służą w armii seksu. Doprawdy nie ma moralności. Okej, okay, dobra. Będę szukał teraz... O, może tu jest. O. Pierwsze to bla 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 bla. Chciałem dostać się do sedna sprawy. Mam rozmowę. Czuję, że się śmieję. No dalej. Co to za powód, dla którego mam cię wpuścić bez zaproszenia? Mam przeciwko niemu. Och jak. Też przeciwko naszemu życiu. Kasnowymiany Pieregona już od dawna nie lubią. Cały z udawanym przerażeniem otwiera usta pełne. Naprawdę? Czy to prawda? O rany, prawdopodobnie otrzymałeś te ściśle tajne informacje z gazety albo z rozmowy z kimkolwiek na ulicy. Przepraszam, nie pozwolę ci na to. Mam sprawę. Jestem milionerem. Kurde, nie dał się. Mój ojciec. Ha! Zrobię, zapomniałeś pisać książki. Może naprawdę jesteś jego dzieckiem, ale tylko pod rozkazem nikogo nie wpuszczać. Nawet dostajesz... Kurde. Masz jakieś plotki? No nie chcę mnie wpuścić, skubany. No dobra. Wiecie co? Tutaj sobie grę zakończymy. I widzimy się niedługo w kolejnym odcinku serii Atomu na moim kanale, gdzie będziemy dalej szukać tutaj rozwiązania sprawy Pieriegonu. Także na razie.